Turze IK w Katowicach Marcin Krupa w wyborach do sejmików wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 33,7%. Na miejscu drugim Koalicja Obywatelska 31,9%. Trzecia droga 13,5%. Konfederacja 7,5%. Lewica 6,8%. Popatrzmy na reakcję sztabu. Moi drodzy, wybiła 21, zatem wszystko już wiadomo, choć nie do końca w Szczecinie. Jak widzicie, telewizja nie wybrała naszego miasta i nie sprawdzała tutaj opinii wyborców, ale my jesteśmy święcie przekonani, że odnieśliśmy ten sukces i że te wybory tak naprawdę były dla nas i są dla nas zwycięskie. Moi drodzy, chciałem przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy poszli do urn wyborczych. Myślę, że jeszcze raz trzeba to podkreślić. To jest bardzo ważny przywilej, ale też i obowiązek. I to poczucie odpowiedzialności to jest coś, co cechuje społeczeństwo obywatelskie. Chcemy takie budować w Szczecinie i mam nadzieję, że ta frekwencja będzie mimo wszystko wyższa niż w ostatnich wyborach samorządowych 5,5 roku temu. Za nami najdłuższa kadencja w historii III Rzeczypospolitej. 5,5 roku, więc kawał czasu. Kawał czasu, gdzie mogliśmy realizować różne ważne dla Szczecina cele. Sporo się udało. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze rozwoju i przed nami nowa kadencja, nowe wyzwania, nowe problemy, ale też i nowe szanse.